Rozmawiamy o wyglądzie waginy. Panie doktorze, czy plastyka pochwy i tego typu zabiegi, czy one mogą być niebezpieczne dla nas? No tak jak każdy zabieg operacyjny, tak. To niebezpieczeństwo może nie związane jest z narażeniem życia naszego, ale rzeczywiście miejscowo może się wiele zdarzyć. Pamiętajmy o tym, że sąsiedztwo i odbytnicy, i pęcherza moczowego stwarza ryzyko uszkodzenia. W wypadku zabiegów bardziej na zewnętrznych narządach płciowych, okolicy wag sromowych, związane są one bardzo często z ryzykiem krwawień i krwotoków i to takich nawet bardzo, bardzo dużych, dlatego że są to miejsca bardzo bogato ukrwione i pod tym względem niebezpieczne w okresie pooperacyjnym, łatwo o powikłania. I pamiętać trzeba, że okolica jest w jakimś stopniu narażona na infekcję ze względu na ciągłość oddawania stolcu, ciągłość oddawania moczu. W konsekwencji musimy wiedzieć o tym, że to ryzyko zapalne istnieje. Operacje kosmetyczne, operacje plastyczne rzeczywiście dają bardzo dobre efekty, kiedy absolutnie nie ma zakażenia, kiedy to się wszystko pięknie zagoi. Wtedy i funkcja, i wygląd jest zachowany. Ale nie zawsze tak się dzieje. I na przykład kształt warg sromowych po nieudanym zszyciu w wyniku powikłań chociażby operacyjnych, no rzeczywiście już naprawdę nie jest bardzo atrakcyjny i tutaj następna operacja jakby wynika z konieczności poprawienia tej sytuacji, którą sprowokowaliśmy pierwszym etapem próby rekonstrukcji tych warg sromowych. Trzeba zdawać sobie sprawę z ryzyka, ale tak jak wiele rzeczy w sferze seksualnej, myślę, że i tutaj problem tkwi w głowie. Stąd też osoby, które nie potrafią się z tym pogodzić i nie mają jakby innej opcji na to, żeby czuć się funkcjonalnie dobrze, mogą takie ryzyko podjąć i w moim przekonaniu jest to normalne postępowanie medyczne, gdyż człowiek nie tylko jest zdrowy wtedy, kiedy nie ma choroby, ale również jest zdrowy wtedy, kiedy dobrze o sobie myśli i swoje ciało akceptuje. A czy rzeczywiście w Polsce coraz więcej kobiet robi sobie takie zabiegi? Tak, to zabiegi są, powiedziałbym, coraz częstsze, choć ta częstość nie jest aż taka wielka. W większości przypadków zgłaszają się panie, u których rzeczywiście w sensie funkcjonalnym, w sensie codziennego życia te przerośnięte wagi sromowe przeszkadzają, ale jest bardzo dużo kobiet, które wykonują plastykę po porodach, w wyniku swojej przeszłości położniczej czy ginekologicznej, w konsekwencji szukając jakby komfortu seksualnego już w tym okresie, kiedy zamknęliśmy tą sprawę rozrodczą, kiedy można się poświęcić trochę innemu życiu. I to jest też bardzo rozsądne, jeżeli rzeczywiście jest to problemem w ich kontaktach seksualnych. I czy takie zabiegi przeprowadza ginekolog czy chirurg? Tu są dwie jakby szkoły. Generalnie jakby powstaje coś takiego jak ginekologia kosmetyczna. To jest taki odłam, powiedziałbym, bardzo nieliczny kolegów, którzy się tym zajmują. Ale to rzeczywiście jest pewna specyfika wykonywania tych operacji, trochę inne instrumentarium, trochę inne podejście do tych pacjentek i rzeczywiście takich specjalistów warto szukać. W sytuacji w ogóle zabiegów ginekologicznych sugerowałbym raczej kontakt z ginekologiem, dlatego że tutaj zachowanie funkcji przy jednocześnie prawidłowym operacyjnym zabezpieczeniu takich zabiegów jest naprawdę specyficzne dla ginekologii. A już tak na koniec pytanie, panie doktorze, czy myśli pan, że to się niedługo stanie normą, taki wygląd właśnie lansowany przez pornografię? No jednak piersi, powiększanie piersi silikonem i innymi już teraz substancjami stało się wręcz masowe. Myślę, że w ogóle dążność do ideału jest normalnym zjawiskiem w sferze seksualnej, w sferze akceptacji własnego ciała. I będzie bardzo dużo operacji, które będą wykonywane tylko z tej przyczyny, również operacji dotyczącej sfery intymnej. W moim przekonaniu nie zawsze znajduje to odbicie w rzeczywistych problemach danej osoby, ale dosyć często tego typu zabiegi w jakimś stopniu rozwiązują, przynajmniej na pewien czas, ten problem, który tkwi w głowie. Ludzie chcą być szczęśliwi, chcą mieć satysfakcję seksualną i mają do tego prawo. Jeżeli tą drogą są w stanie sobie pomóc, to warto.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Jeśli macie jakiś problem albo jest temat, który chcielibyście poruszyć na łamach tego programu, to zachęcamy Was, piszcie na dobryseks@agora.pl. Dzięki serdeczne i do zobaczenia.